takie pytanie i zastanówcie się, czy tak ograniczać właśnie w tym punkcie wystąpienia przedstawicieli Rady Dzielnic, przedstawicieli mieszkańców, czy samych mieszkańców. Ta kwestia została już rozstrzygnięta na poprzednim posiedzeniu, bo pani rada złożyła odpowiedni wniosek, poprawkę do projektu tych zmian w statucie i była właśnie propozycja, żeby powrócić do zapisów, które są obowiązujące obecnie, a ta poprawka nie została przyjęta. Zachować obecnie. To zostało przegłosowane. Decyzja już była. Komisja by zdecydowała, że to pozostaje w szeregu propozycji, która jest w tej chwili w projekcie, który jest w tej chwili. Zastanawiam jeszcze raz w takim razie. Znaczy, mam prawo dzisiaj złożyć jeszcze raz wniosek, składam wniosek dotyczący zachowania nazwy brzmienia. To jest paragraf 37, punkt 5, który brzmi: wolne wnioski informacji, żeby tak brzmiał, a wykreślić z uchwały, którą w tej chwili się nam proponuje, punkt 8, w punkcie 8, podpunkt B. Punkt 5 otrzymuje brzmienie, taką treść wykreślić: wolne wnioski i informacje radnych oraz prezydenta miasta. Dlaczego tak ograniczacie możliwość ludziom wypowiedzi na sesji Rady Miasta? Ja nie rozumiem. Dlaczego się tak ogranicza? Żeby podkreślić w poprawce, że to jest tylko dla radnych i dla prezydenta wolny wniosek i informacja. A do tej pory zabierali głos i tak jak poprzednio powiedziałam, i przedstawiciele dzielnic, inni przedstawiciele różnych ugrupowań, mieszkańcy osobiście zabierali głos. Ja wiem, że rada może dać może mieć taki gest i dać ten głos, ale to w tym przypadku ogranicza się ten głos mieszkańcom i ja się z tym nie zgadzam. Dziękuję. Mogę prosić o głos? Bardzo proszę, pani Julia Tomach. Ja chciałam zapytać pana mecenasa, czy w statucie, który zmieniamy, mieszkańcy nie mają możliwości wypowiedzenia się, czy przekazania jakiejś informacji? Bo moim zdaniem tak nie jest. Ten punkt 37 nie ogranicza możliwości zabrania głosu. Natomiast proszę sobie wyobrazić, ja przeniosę się do Sejmu. Gdyby każdy, kto wchodzi, miał prawo składać wolne wnioski, informacje, a przecież jesteśmy mieszkańcami Polski, a parlament jest przedstawicielstwem nas wszystkich. Więc no, są jakieś procedury, bo w innym przypadku, jeśli ten zapis będzie, gdyby funkcjonował, to tak naprawdę może to sesja może trwać nawet 3 dni. No to wtedy nie będzie żadnej możliwości prawnej chyba poprzez składanie wniosków formalnych, ale nie o to chyba chodzi. Bardzo proszę, będzie nas pan. Ale ja bym chciała, żeby była odpowiedź, bo być może to wyjaśnię. A to chcę wypowiedzieć pani radnej, bo nie jesteśmy w parlamencie, pani radna. Na parlament to trzeba sobie zapracować naprawdę, żeby być w parlamencie. Ma związek, ma, ponieważ my jesteśmy w tej chwili na służbie u mieszkańców. My służymy na... A czy poseł to nie jest na służbie Polaków? Też jest mieszkańców wszystkich z całej Polski. Ale ja pani nie przerywałam. Ale to tak nie można mówić. Ja pani nie przerywałam wypowiedzi. Rzeczy, które są. Wysłuchałam do końca, aż pani się wypowie. I powiem tak, nie można płaszczyzny parlamentu, powagi parlamentu przedkładać nad Radę Miasta, porównywać z parlamentem.
My, radni, pracujemy z mieszkańcami. Mieszkańcy mają wolny wstęp na sesję Rady Miasta. Mają wolny wstęp na komisję Rady Miasta. I mogą brać udział, zabierać głos. I wie pani o tym dobrze, ma pani długie doświadczenie. Nie można w ten sposób uzasadniać, że jakby im dać głos. No dobra, to nie dajemy głosu, no to po co tu jesteśmy w takim razie, jak nie dajemy głosu? Ja prosiłabym, żeby wrócić do starego zapisu, wolne wnioski i informacje, które nie ograniczają wypowiedzi tylko radnych oraz prezydenta miasta. Uważam, że to niestety, ale to jest ingerencja za daleka, ograniczenie możliwości wypowiedzi dla mieszkańców i to konkretne przez zapis. Dziękuję. Pani przewodnicząca, bardzo proszę o odpowiedź. Pan tego senatora, żeby była jasność. Ja nie powiedziałam, że ograniczamy, czy w ogóle nie pozwalamy. Zupełnie inna była moja wypowiedź i myśl, ale trudno, jeśli ktoś nie rozumie. Proszę Państwa, no tą dyskusję ponawiamy, bo na ostatnim posiedzeniu rozmawialiśmy o tej samej kwestii. Wtedy również informowano, że na gruncie paragrafu 42 jest cała procedura udzielania głosu osoby nie będącej rady za zgodą rady. W praktyce sprowadza się to do udzielania głosu osób z publiczności, które chcą zabrać głos w danym punkcie porządkowym. Chodzi o konkretnie ten zapis, to jest to wynikiem ustawowego wycofania się z materii statutowej w instytucji interpelacji zapytań rady. To jest w tej chwili instytucja wyłącznie ustawowa, określona procedura jest bezpośrednio w ustawie. Więc tutaj była potrzeba doprecyzowania tych zapisów, że te wnioski i informacje zgłaszają wyłącznie radny prezydent. Jest to kwestia tego czysto porządkowa. Ponadto ten problem i ta propozycja, którą pani Suchowska składa, została już przegłosowana przez komisję. I uważam, że uzasadnienie w tym takim, że każdy może zabrać głos w każdym momencie z publiczności, to byśmy to już rozważali na naszej komisji, że może to prowadzić do paraliżu funkcjonowania rady. To znaczy, że statut ma określać generalnie zasady funkcjonowania radnych na tym posiedzeniu. Dlatego tutaj uważam, że ten zapis, który jest w projekcie wersji ustnej, nie powinien zmienić sytuacji. Dobrze, dziękuję bardzo, ponieważ już prowadziliśmy dyskusję w tym temacie. Ja proponuję podać po głosowaniu wniosek pani Rady Sanowskiej. Zaraz, pani przewodnicząca, przepraszam, ale jeżeli pan mecenas tak uważa, to proszę mi wytłumaczyć, dlaczego pan przewodniczący Kowalczyk zawsze mieszkańcom dawał głos w wolnych wnioskach i informacjach. Dlaczego tak było? I niepełnosprawni byli, trzeba było przenieść punkt na jako pierwszy, żeby niepełnosprawni mogli zabrać głos w tym punkcie. Ja bym prosiła, żeby przeczytać tu radnym artykuł prawny, który mówi o tym, że trzeba to zmienić dokładnie, bo ja tego nie mam przy sobie, nie wzięłam. I złożę taki wniosek, żeby do tego, co jest, dopisać wolne wnioski i informacje radnych, mieszkańców oraz prezydenta miasta, tak jak brzmi. Radnych, przecinek. Dokładamy przecinek i mieszkańców. I to jest mój wniosek. I teraz tylko koledzy radni zagłosują przeciwko mieszkańcom. Bardzo proszę, pan radny. Proszę mi przerywać. Nie będzie pani mnie obligowała do listu. Proszę o kulturę trochę. I ja bardzo
proszę, żeby w ten taki donieść radny nie odsyłał do radny. Bardzo proszę. Proszę o kulturę. Ja nie przerywam. Słuchałem tych poznania, to ja panu nie... Ale nie proszę nie przerywać. Pani Radza Sukanowska. Mogę już mówić, no nie będę przerywać. Będzie określał pan. Populistyczne, nie populistyczne. No bo to jest populizm. Zagłosujcie przeciwko mieszkańcom, tak? Przecież to jest populizm. Zawsze głosujecie. Jeżeli raptem tego nie rozumie, że to jest populizm, zawsze proszę. Głosujecie przeciwko. Wy zawsze głosujecie przeciwko budżetowi i przeciwko mieszkańcom. Jak można porównywać, co innego jest możliwość udzielenia głosu, a co innego wprowadzenia się do obowiązku? Czy Radna Sukanowska chce, żeby za każdym razem pan Filipowicz pół godziny wystąpienia lub na każdej sesji? Czy o to chodzi? Bo taki będzie efekt tego. Proszę się zastanowić, jak się za mnie coś się wymyśli profil mądrego. Taki Filip Rówiczów może być stół. Dobrze, dziękuję Państwu bardzo. Poddaję wniosek pani Radny Sukanowskiej pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem wspomnianej poprawki? Za wprowadzeniem. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Wniosek nie uzyskał wymaganej większości. W związku z tym, że rozumiem, nie ma już więcej uwag, czy są jeszcze jakieś uwagi do treści? Bardzo proszę. Krzysztof Kowalik, Fundacja Młodzieży. Ja tylko się chciałem zapytać, czy w związku z tym, co przed chwilą Państwo przegłosowali, nie będą się Państwo powołali w przyszłości na fakt braku możliwości prawnej zabierania głosu przez mieszkańców na Radzie Miasta? Chciałbym powiedzieć to dzisiaj przez Państwa tutaj udokumentowane, jakie Państwa stanowisko w tej sprawie. Nie chciałbym, żeby w przyszłości było coś takiego, że jeśli mieszkańcy się zgłosi, że chciałby zabierać głos na sesję miasta, Państwo powiedzą, że no niestety stary nie przewiduje takiej możliwości. Ja kilka zdań wcześniej usłyszałam od pana mecenasa, że to jest procedura przewidująca wystąpienia mieszkańców. Myślę, że dzisiaj zdanie, jak pan mecenas jeszcze może to bardzo zgrabnie przypomnieć, żeby to został pan mecenas w kilku prostych zdaniach kwartykowo to procedury, jak to ta kwestia proceduralna właśnie wystąpienia mieszkańców. Bardzo proszę. Proszę Państwa, tak jak wspomniałem wcześniej, paragraf 42 jest określona cała procedura. W jaki sposób ktoś spoza Rady może zabrać głos na posiedzeniu Rady Miasta. I tutaj jest wyraźnie zaartykułowane, że przewodniczący Rady może udzielić głos osobie nie będącej Rady za zgodą Rady. Tylko chciałbym zaznaczyć, że dotyczy to sytuacji problemów, które są na porządku obrad Rady Miasta. Dziękuję bardzo. No właśnie, w wolnych wnioskach, więc wtedy nie będą mogli zabierać głosu. Proszę Państwa. Myślę, że te procedury dosyć precyzyjnie definiują, więc chyba nie ma potrzeby redefiniowania dodatkowo. Jest precyzyjnie zdefiniowane. No jest zdefiniowane. Radni nie zrozumieli i tyle. No ale procedury wystąpienia mieszkańców są regulowane w paragrafie 42, o który pan mecenas przez po raz drugi przed chwilą powiedział. Bardzo proszę, pan sekretarz. Panie przewodniczący, tylko chciałem dodać, że ten właśnie paragraf nie mówi o wolnych wnioskach, tylko generalnie mówi o procedurze obrad Rady Miasta. W związku z tym tutaj twierdzenie, że to tylko będzie się odnosiło wystąpienie i zgoda Wysokiej Rady, a przy dopuszczeniu jego do głosu przez przewodniczącego, później po takiej zgodzie we wnioski, we wolnych wniosek i zapytaniach, no nie znajduje się w zapisie 42 paragrafu uznania, czyli tak nie jest. Dotyczy to obrad sesji, a w związku z tym na każdym etapie, w każdym punkcie takowa czynność może być wykonana. Za zgodą Rady oczywiście. Prosiła pani przewodnicząca, żeby sobie pan sekretarz przypomniał, pan mecenas, który jest mecenasem Rady Miasta, że zawsze była sytuacja taka, że mieszkańcy mogli zabierać głos w wolnych wnioskach, informacjach i przedstawiciele rad dzielnic również. Dlatego ten punkt jest tylko określa wolne wnioski i informacje, ale nie uszczegóławia, tak jak tu proponujecie, wolne wnioski i informacje radnych oraz prezydenta miasta Lublin. To
całkowicie zamyka możliwość mieszkańcom. Owszem, wtedy, jeżeli będzie pan przewodniczący miał EGS, to podda to głosowanie. Jeżeli nie, to nie. I radni się sprzeciwią. Nie będzie dyskusji, nie będzie dany głos mieszkańcom. I wiecie, że tak będzie. Proszę bardzo, proszę o głos. Ja chciałam tylko dodać, że akurat w tym artykule to nie ma mowy o tym, że rada musi wyrażać zgodę. Jest to punkt dotyczący pracy rady i radnych. To po pierwsze, a po drugie chciałam również dodać, że na każdym etapie przy omawianiu każdego punktu procedowaniu mieszkańcy mogą zabierać głos. Oczywiście, jeśli zgoda rady będzie i nie chciałabym, żeby wybrzmiało z posiedzenia tej naszego zespołu, że my czegokolwiek zabraniamy. Chcę tylko dodać, że to ustawodawca nie tak dawno, tylko w styczniu, radnym nie pozwolił ustawowo składać interpelacji na sesji. Więc pytam, my chcemy, żeby każdy mieszkaniec mógł powiedzieć, bo oświadczenia i informacje to wszystko może powiedzieć. Kiedy ustawodawca zabronił radnym składać interpelacji ustnych na posiedzeniach rady, pani radna, to parlament taką procedurę zastosował. I chciałabym, żeby pan mecenas potwierdził, że tak jest, że taki zapis jest. W tej chwili już wszyscy wiemy, nie będziemy mogli składać na sesji nie składać, tylko wnosić interpelacji. Więc to jest ograniczenie w ogóle mandatu radnego. A my chcemy, żeby otworzyć, nikt nie zamyka możliwości wystąpienia, procedowania. Są komisje, gdzie omawiamy szczegółowo projekty. Wszystkie punkty, które są wnoszone pod obrady rady i w tym momencie nie widzę takiej potrzeby. I jest to nieuczciwe, by stwierdzać, że rada, czy my decydujemy o tym, że zabraniamy, bo mieszkańcy mieli prawo głosu. Jeszcze raz podkreślam, ustawodawca radnemu zabronił składać interpelacji, a wiemy, że jest to jedna z głównych elementów konsekwentnego oczekiwania realizacji zadań, jakie radni wykonują. Dziękuję bardzo. Nasza dyskusja. Pani radna ma składać krąg interpelacji na piśmie. Na przemówieniu komisji. Dziękuję bardzo za te uwagi. Czy są jeszcze jakieś uwagi, które nie będą powtórzeniem uwag, które miały miejsce na poprzednich posiedzeniach? Nie. Jeśli nie, poddaję wobec tego. Zaopiniowany teraz to był wniosek o poprawkę. Natomiast poddaję do głosowania zaopiniowaną propozycję zmian w statucie miasta Lublin w formie projektu uchwały Rady Miasta wraz z uzasadnieniem. Ktoś z państwa radnym jest za pozytywnym zaopiniowaniem propozycji zmian w statucie miasta Lublin? 3 głosy za, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę. 3 zł. Tak.